Witajcie kochani, witam was wszystkich serdecznie, jestem Karolina i dzisiaj zapraszam was do odcinka włosowego. I na wstępie chciałam wam strasznie podziękować, ponieważ właśnie kilka dni temu wbiłam na mój kanale wbiło 100 subskrypcji, więc jestem mega, mega szczęśliwa. Dziękuję wam, bo w sumie to dzięki wam właśnie tu jestem i nagrywam, bo jakby was tu nie było, to też w sumie też było inaczej, bo nie miałam w ogóle motywacji, a właśnie widzę, że mój kanał się rozwija i jest was coraz więcej i jest już ta stówka, to już jestem tak bardzo szczęśliwa i zmotywowana, że mam po prostu ochotę tworzyć jeszcze więcej treści dla was i rozwijać się właśnie razem z wami. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo was wam dziękuję dla wszystkich buziaczki i no dziękuję wam bardzo. Po prostu jestem tak pozytywowana, że właśnie jak tylko wzięłam telefon i tak sobie sprawdziłam takie 99 subskrypcji, nagle stoi takie jejku. Aż mi wyszło powiadomienie z YouTube'a, że właśnie gratulacje 100 pierwszych chyba subskrybentów, coś takiego. Więc dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie i no dziękuję wam, że mnie wspieracie w tym, co robię, że mój kanał się rozwija i oby tak było dalej. A więc przechodząc do filmiku. Jest to filmik właśnie, jak widzicie, pod tytule pielęgnacyjny. Jest to taki może nie do końca update mój włosowy, ponieważ update chcę zrobić dopiero w wakacje. Jak widzicie, moje włosy są no, w dobrej na razie kondycji. Są dużo dłuższe, jak sobie zobaczyłam właśnie teraz... wyświetlałam się właśnie zdjęcia na ekranie moich włosów, to szczerze wam powiem, jednak mi te włosy trochę urosły, z czego się niesamowicie cieszę, ponieważ jak wiecie, miałam różne historie włosowe, jak jeszcze nie wiecie, właśnie to karta do tej właśnie, do filmów moich poprzednich właśnie z włosów update'u i pielęgnacji i historii moich włosów macie właśnie na karcie, która wyświetla wam się właśnie tutaj w rogu. Więc jeżeli mam określić, poczekajcie, 17 sierpnia dodałam film o włosach, mój update, jak urosły mi włosy 3 miesiące i powiem wam, że naprawdę po tym filmie zobaczyłam, że naprawdę moje włosy zaczęły rosnąć po tym właśnie, co teraz zaczęłam robić. Zaraz wam właśnie w ogóle powiem wam, że mam takie kilka właśnie trochę trików, może powiedziawszy, trochę fajnych pielęgnacji. I uwaga, super powrót Adwent, bo tego się totalnie nie spodziewałam. Ale właśnie wracając do włosów, to jednak widzę właśnie po tym, że naprawdę włosy naprawdę fajnie urosły, więc jestem mega szczęśliwa, bo wiecie, że mam cel właśnie zapuszczenia włosów, żeby one były jak najdłuższe i jak najlepszej kondycji, bo za niedługo będę ścinać włosy tak leciutko, leciutko. Ale to wiecie, taki centymetr maksymalnie, wiecie o co chodzi, bo żeby to było jeszcze bardziej odżywione i żeby było takie bardziej świeże. Na pielęgnację zacznijmy teraz od szamponu. Więc w szamponowe jakby odkrycia stycznia, lutego są dwa. Może jedno jest odkryciem, a jedno w sensie drugie nie bardzo, ponieważ znam już ten produkt i jestem trochę związana z nim, ponieważ przypomina mi moje liceum. Nie, może nie liceum, technikum, co ja gadam. Więc właśnie w tym czasie naprawdę bardzo dużo używałam. Później jakoś, nie wiem, używałam go po prostu. Zapomniałam o nim. Nie, czekajcie, przecież go nie było w Rossmanie. No tak, i zapomniałam o nim, bo nie było go w Rossmanie. A kiedyś było naprawdę za spoko cenę. Chociaż teraz zdrowałam za 25 zł, czy 22. Właśnie Alpersin. I naprawdę jest to fajny szampon. Pod względem tego, że naprawdę fajnie wam doczyścić tą skórę głowy, bo pamiętacie, że czyścimy skórę głowy, oczyszczamy, a nie całe włosy. Dlatego właśnie ja używam tego ogólnie wszystkich szamponów używam tak, że właśnie nakładam sobie troszeczkę, czasem sobie spieniam to w, wiecie, pudełeczku jakimś malutkim, jak sobie znajdę ten po jakiejś odżywce, spieniam sobie raz z wodą i właśnie nakładam sobie tutaj i po prostu masuję tą skórę głowy. Tylko właśnie, wiecie, żeby po prostu to nie ociekało jakoś tutaj super, bo ogólnie właśnie te włosy, tak uważam, że naprawdę jak tak zrobimy, to bardzo się przesuszają i później są takie, wiecie, takie trochę sianowate. No, także ten szampon właśnie jest o tyle fajny, że właśnie on i oczyszcza super tą skórę głowy i fajnie właśnie działa na porost włosów, bo to jest właśnie kofeinowy szampon. Jak już właśnie wam wspominałam w którymś filmie, chyba w pierwszym, czyli właśnie w historii o moich włosach, nakładamy go tak na minutę, do dwóch minut, minutę dwie, tak?
Tak, do 2 minut i później spłukujemy, wiecie, będziecie takie czuć takie leciutkie mrowienie, ale to nie jest aż takie mrowienie jak w innym produkcie, o którym Wam właśnie zaraz opowiem, jak przejdziemy do wcierek. Więc jeśli chodzi o ten szampon, naprawdę jest super, fajnie, że powróciłam do niego i właśnie jak macie możliwość, to naprawdę sobie przetestujcie, tylko też czasem robicie sobie przerwy, bo raczej to nie jest tak, że wiecie, żebyście sobie cały czas o tak mega oczyszczali, bo to jest jednak takie dosyć duże oczyszczenie włosów, skóry głowy, więc ja robię sobie tak co 2-3 mycia. I następnym szamponem, który jest odkryciem, jest to właśnie Isana Herbal. I co to w ogóle jest? To jest chyba jakiś rumianek, pszenica, coś takiego właśnie czytałam i jakieś liście czegoś. Tak szczerze nawet jakoś nie zagłębiałam się w ten top, bo po prostu ładnie pachnie i fajnie jakby swoją rolę pełni, bo bardzo ładnie oczyszcza i ta skóra nie jest taka podrażniona. I jeśli chodzi o ten szampon, to pierwsze moje zeznania z nim nie były totalnie fajne, ponieważ przez niego chyba po pierwszym zastosowaniu zostałam mega upierzu, ale po już drugim, trzecim umyciu już było naprawdę dobrze, więc właśnie mi się wydaje, że to było raczej przez niego, bo ja używam ogólnie tych samych ciągle, wiecie, szamponów, czyli tego z Only Bio, na przemianie czasami właśnie z tym, z Alpecin. No i dobrze się składało, dopóki właśnie nie kupiłam go, ale później naprawdę już po tym drugim, trzecim umyciu to naprawdę już było ok, sytuacja była w normie. Naprawdę bardzo ładnie pachnie, właśnie tak, wiecie, tak bardzo świeżo. Taki właśnie jakimś rumiankiem też trochę pachnie, nie wiem. Ale bardzo ładnie. Jest stosunkowo bardzo tani, bo kosztuje chyba 5 zł z jakimiś groszami i naprawdę się opłaca go kupić. Jest też bardzo wydajny i no co mam powiedzieć, jeszcze ładnie, fajnie pachnie i bardzo, bardzo polecam. I ze względu na cenę i właśnie oczyszczanie skóry głowy, delikatny, nie przetłuszcza. Nie przesuszają się w sensie włosy i nie przesusza właśnie tej skóry głowy. A teraz przechodzimy do wielkiego powrotu, czyli właśnie produktu Anwen. Pamiętacie, jak powiedziałam Wam w poprzednim tym właśnie filmie, który Wam się przekazuje na ekranie, do karta do niego. Powiedziałam Wam, że Anwen jest beznadziejny i że totalnie tutaj to jest, nie jest mój mood. I że wiecie, że totalnie te włosy są, totalnie nie widzę jakichś efektów większych, żeby te właśnie odżywki coś zrobiły. Zaczęłam oglądać TikToka i natrafiła mi się właśnie Matuszewska Klaudia, która właśnie pokazywała dużo produktów i właśnie z Anwen, jak w ogóle testuje te, coś nie testuje, tylko właśnie robi sobie te pielęgnacje i tak dalej na TikToku. Ja stwierdziłam, dobra, dam Anwen drugą szansę. No i słuchajcie, na tej drugiej szansie się nie skończyło, ponieważ moje włosy jakoś tak nie chciały przyswoić tych składników, które mają się te odżywki, ale jak dałam im szansę po raz kolejny i zaczęłam ją stosować codziennie, to naprawdę zaczęłam widzieć swoje efekty. Jak mówię, totalnie nie wiem, nie znam się, nie jestem fryzjerką i nie znam się, jak to wiecie, działa wszystko. Te emolienty, proteiny i tak dalej. Ja po prostu robię swoje sposoby, które mi się sprawdzają, więc ja Wam o tym mówię. Dobra, kupiłam sobie kilka rzeczy z Anwen, no trochę poszalałam, bo kupiłam sobie 3 odżywki i są to odżywki tak. Pierwsza jest to właśnie emolientowa melisa, która pięknie pachnie, poważnie, ona pachnie taką meliską, taką z czymś jeszcze, z jakimś dodatkiem, tak pięknie, taką sojutką, no taką sojutką meliską, taką fajnie wycisza włosy, wiecie. Ja ogólnie nie trzymam się do końca tego stricte omo, że wiecie, że humektant, później mycie, później emolient. Tylko na przykład robię sobie różnie, szczególnie, że pierwszy na przykład robię sobie emolientowy, później na przykład mycie i później powiedzmy projekt proteinowy, bo mi się tak po prostu sprawdza i jest ok, więc też możecie sobie tam wytestować to i jak wasze włosy zareagują. A jeżeli chodzi właśnie o tą. O kurczę, teraz dopiero widzę, że sobie kupiłam odżywkę do wysokoporowatych włosów. Czemu ja tego nie złożyłam? Nie wiem. W sumie bardziej patrzyłam na to, żeby kupić po prostu odżywkę tą, bo mi się bardziej podoba i wiecie, taki design ładny. I też ogólnie chciałam właśnie emolientowo, bo się właśnie najczęściej kończą emolientowe. Także nawet jeżeli jest z wysokoporowatych włosów, to protein się super sprawdza. Nie wiem, czy to jest jakiś
nie wiem, jakaś zmiana składu, ale wydaje mi się, że te odżywki troszeczkę inne mają gęstość, nie wiem, czy mi się tylko to wydaje. Ale naprawdę fajnie jest taki kremik, bardzo fajny. Mega fajny. I ładny zapach. Chociaż w sumie jestem trochę zapchany nosem i nie do końca wszystko jeszcze czuję. Nie miałam COVID, tak coś, ale po prostu mam straszny katar. Ja po prostu ogólnie tylko wiecie, jak tylko wyjdę na pole i coś mi zawieje, już mam katar. Także super. Dobra, następną odżywką jest to proteinowa magnolia. I z tej odżywki właśnie cieszę się najbardziej, bo ona pachnie po prostu tak pięknie. Jeszcze piękniejsza ta melisa, serio. I w ogóle wszystkie te orchidee, irysy i tak dalej. No, przepięknie. I tak samo właśnie mi się wydaje, też ma taki troszkę inny skład, bo też jest taka bardziej kremowa. Nie wiem, mi się wydaje w ogóle, że wiecie, ten Only Bio jest teraz taki bardziej kremowy i on mi się w sumie najbardziej lepiej sprawdza, ale teraz mi się właśnie wydaje, że Anwen chyba króluje i Anwen jest ponad Only Bio, więc zobaczymy jak na długo. I przechodząc do mojego najlepszego odkrycia, jak tylko zobaczyłam w Rossmanie, to stwierdziłam, że już muszę naprawdę mieć, bo muszę przetestować, czy to na pewno działa. Tak jak właśnie widziałam u Klaudii Matuszewskiej na TikToku, więc kupiłam sobie właśnie Sleeping Beauty, czyli właśnie maskę do włosów średnioprowadzonej, już się nie pomyliłam, już kupiłam dobrze. Jest to właśnie maska z Anwen i nie dość, że ma ładny design, mega ładnie wygląda. Tak właśnie, wiecie, z snu, takie wiedzyczki i tak dalej. Ja to zrobię tak. Wiem, że może być inaczej na opakowaniu, chociaż w sumie nawet muszę zobaczyć, jak to jest jako maska nocna, bo no już maska na suche włosy. A właśnie, ja to robię tak. Używam sobie najczęściej właśnie tego delikatnego szamponu i sany. Umyję sobie włosy, przesuszaję troszeczkę, wiecie, żeby tak leciutko mi trochę, no po prostu, żeby mi woda nie kapała. Wiecie, tak sobie leciutko odsączę te włosy, nakładam sobie tą odżywkę, czesuję. I już Wam zaraz pokażę, w czym stresuję, bo to jest naprawdę, to już jest w ogóle obłęd. Jest to tak samo właśnie z Anwen szczotka. Ona jest po prostu genialna. Nigdy nie miałam tak genialnej szczotki. Naprawdę ta z Rossmana, którą Wam pokazywałam w poprzednich filmikach, to jest nic. Ta szczotka, ja nie wiem w ogóle jak to jest możliwe, że ona jest tak super genialna, że naprawdę no jestem w szoku i cały czas ją tylko używam, jak tylko ją dostałam po prostu w paczce. Nie dość, że ma ładny właśnie tutaj, no tak samo właśnie design, jak się powtarzam. Pięknie wygląda, to właśnie ma taką kobitkę z ładnymi włosami i pięknymi rzęsami i brzmi mega zdroszcza, ale dobra. Piękna fioletowa szczotka, która naprawdę pięknie te włosy tak po prostu się ciągną jak masełko, po prostu nie ciągną, tylko wiecie, no jak przychodzą jak masełko, nie? Przepięknie i super. Mega ładnie rozczesuje, więc no totalnie nie ma się czego przyczepić. Naprawdę dziewczyny, jak będziecie jakieś promocje mieć na nią, to mega, mega polecamy sobie kupić. Bo naprawdę każda włosomaleczka i nawet nie włosomaleczka powinna mieć taką właśnie szczotkę, ponieważ jest tak delikatna i naprawdę te włosy to mogłabym tylko czesać po prostu dniami i nocami. Kontynuując mój wywód o tej właśnie masce. Jest to maska całonocna i właśnie na całą noc po prostu tą maskę bierzecie i nakładacie i ja robię tak właśnie, a jeszcze muszę przerywnik zrobić, bo uważajcie, uważajcie. Jak już sobie tą maskę, wiecie, nałożę, ładnie rozczeszę, to czas na to, żeby iść spać, tak? Czyli właśnie jak idę spać, ja kupiłam sobie właśnie taki turban, tylko nigdy nie pamiętam, tak dobra, tą stroną z tym takim dzyndzelkiem. Jest to taki turban dosyć duży i długi. Robię sobie właśnie taki turban, wiecie, na głowę, zawiązuję sobie tutaj i właśnie tak sobie idę spać. I jak rano wstaję, to po prostu sobie przemywam je lekko, letnią wodą i później jeszcze troszeczkę zimnej, takiej wiecie, takiej troszkę może nie lodowatej, ale takiej dosyć zimnej, żeby te włosy, te wózki, włosy się fajnie nam zamknęły i naprawdę te włosy, po prostu jest taki efekt. Wow, serio, mega się błyszczą i są takie wypielęgnowane, więc ta maska naprawdę robi to, co ma robić. Hit hitów po prostu z Anwen Grow Me Tender, czyli właśnie rozgrzewająca odżywka, może wcierka. I właśnie ona jest bardzo ziołowa, tak, ale
ten zapach nie jest taki męczący i jest też dosyć ładny, więc da się wstrzymać. Tylko jedyne co, powiem Wam tylko to, że jego się do godziny czasu zostawia na włosach i spłukuje. Ale jak ja pierwszy raz nałożyłam go na włosy, to po prostu mnie tak piekła ta skóra głowy. Bo to jest normalne, właśnie no napisane jest, że normalnym właśnie efektem jest to, że ta skóra głowy będzie bardzo piec. Coś nie może nie piec, tylko mrowić, o mrowić. Ale to jest takie do przytrzymania, bo wiecie, pierwsze może do 10 minut mnie na przykład zawsze to mrowi, ale później już spoko, później po prostu sobie normalnie chodzę, funkcjonuję i tak dalej, robię sobie różne rzeczy, a to po prostu mam na głowie tą wycierkę. Także to też Wam mega polecam, tylko to jest właśnie dosyć drogie, bo to kosztuje różnie, od zależności od 24 do 34 zł, więc jak będzie jakaś kolejna promocja, to właśnie polecam sobie kupić, tylko nie wykupujcie mi wszystkich, bo naprawdę ja to też lubię. Więc zaczęłam właśnie pierwsze opakowanie i kupię sobie jeszcze dawno następne, bo jest naprawdę świetne. I na koniec tego filmu nie zapomnijmy też, że trzeba suplementy przyjmować też od wewnątrz, żeby odżywiać siebie od wewnątrz, cebulki przyspieszać do wzrostu od wewnątrz, czyli właśnie Hair Care Panda. Już Wam chyba nie muszę mówić o nich, o tych właśnie żelkach, ponieważ mówiłam już Wam w poprzednich dwóch filmach. I tak samo mówiłam Wam już o nim w kwietniu w vlogu, gdzie zaczęłam właśnie to brać po raz chyba drugi, tak. Więc wiecie już jak to działa i właśnie serio strasznie polecam właśnie te żelki, ponieważ one, jak Wam już kiedyś mówiłam, zawierają biotynę 5000%, niacyna, selen, cynk i to są to właśnie wegańskie żelki, no i gluten free, soja free. Healthy, friendly. Chyba tyle wystarczy. Ja biorę właśnie, jak mówiłam Wam kiedyś, zalecenia 2 dziennie. Już jest to moje drugie opakowanie, czyli właśnie kończę drugi miesiąc. Może nie kończę, tylko jestem tam już pół... Tak, jeszcze mam pół niecałe. I na pewno zdawać będę jeszcze jedno przynajmniej, chociaż zastanawiam się, kurczę, czy dwa nie wziąć, bo takie trzy to już jest takie, wiecie, że trzeba, żebyście widzieli ten efekt jeszcze bardziej. No i mam nadzieję, że efekty będą jeszcze lepsze, bo naprawdę, jak widzicie, ten blask naprawdę nie powstał od niczego, to właśnie od tego suplementów właśnie i od tej całej pielęgnacji. I już kończąc ten odcinek, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za te 100 subskrypcji. Jestem mega wdzięczna i mega szczęśliwa, że mogę być tutaj z Wami, mogę być tutaj dla Was i Wy możecie być dla mnie, więc jeszcze raz mega dziękuję i pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia już niedługo.